Ile do końca kary? Puchar zostaje w Sanoku, po raz czwarty organizowany turniej o Puchar Burmistrza. Pewnie to dobry prognostyk tego, że czeka nas bardzo ciekawy sezon. Niektórzy mają żal do zarządu, do trenera, że trochę mało jest sanockich zawodników, ale nie wolno się wtrącać. Jak powiedział mi główny trener Janczuszka, nie wolno się wtrącać i zarządowi, i trenerowi, więc wystarczy zaufać. I to zaufanie dzisiaj zostało potwierdzone. Myślę, że szansa zostanie wykorzystana. Nie będziemy na pewno walczyć o utrzymanie. Jest duże parcie i sponsorów, i pana prezesa Leszka Wojtasa z Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, i pana Ryszarda Ziarki. Mają ambicje, mają wolę finansowania, a my mocno temu kibicujemy. Wygraliśmy 6 meczów sparingowych, to bardzo cieszy, natomiast nas smuci to, że straciliśmy 3 zawodników i to z kontuzjami, które pewnie leczenie potrwa kilka tygodni, a w przypadku Maćka Mermera nie wiem, czy nie kilka miesięcy. No, jest to bolesne, jestem z tego powodu bardzo smutny. Widziałem, ile chłopcy włożyli pracy w przygotowania i w zasadzie najważniejsze mecze przed nami, a my już nie mamy co najmniej 2 zawodników na kilka miesięcy. To jest smutne dla mnie i dla drużyny oczywiście. Wygraliśmy po raz pierwszy puchar pana burmistrza. Dziękuję wszystkim kibicom, którzy dopisali. Frekwencja była lepsza jak w ubiegłym roku. Myślę, że poziom również. Po raz pierwszy wygraliśmy ten turniej. Myślę, że w przyszłym roku będą to drużyny jeszcze lepsze i taki turniej w Polsce, a może nawet najlepszy w Polsce, będę chciał tutaj za rok zorganizować, bo zasługujemy wszyscy na to, aby ten hokej w Sanoku i ta dyscyplina była promowana i żeby ten Sanok był na ustach no, wielu Polaków i nie kojarzony był, no nie wiem, z Bieszczadami, z wrotami do Bieszczad, tylko z dobrą, męską dyscypliną, czyli hokejem. W naszym wykonaniu to był nie najlepszy turniej, szczególnie ostatni mecz. Zespół Sanoka potwierdził swoją moc strzelecką, powiedzmy tak, nie przypadkowo oni przez poprzednie 2 mecze zdobywali tyle bramek, dzisiaj to było to samo. Czuje się pan pierwszym bramkarzem? Nie, absolutnie nie. Po prostu rywalizujemy sobie tak, jeden mecz, drugi mecz. Myślę, że jakoś to się ułoży i będziemy grali raz ja, raz plaster. No, myślę, że jesteśmy bramkarzami na podobnym poziomie i nie ma co tam świrować. No. Jak smakuje pierwsze indywidualne trofeum w Sanoku? No, bardzo fajnie, no wiadomo, że już jak się zdobyło jakieś nagrody i sukcesy, no to jest miło, prawda, no gorzej przepchnąć zawsze tą porażkę, czy tam jakieś gorsze spotkania, no ale jak na dzień dzisiejszy jestem bardzo zadowolony z pobytu w Sanoku, no i przede wszystkim z kibiców, którzy tak super dopisują, przychodzą, kibicują i dmuchają na plecy, no jak to, mówiąc krótko. Ja myślę, že sme takticky veľmi dobre zvládli dnešnejší mač. Ja som prikotoval družinu naozaj na dobrú grupu protivníka, ktorý je viažde dobrý individuálne, technicky. No ja myslím, že tú peršiu terciu sme zvládli, kde naozaj veľmi dobre ježili. No a potom sa pokázala naša fyzická prikotovenosť, aj takticky sme to veľmi dobre zvládli. Hladné branky sme dali, všetky sme vykričali a veľmi dobrá gra brankára Rožku. Zdobili sme zaslúženia vynika a nakoniec aj sme zdobili vynika v celom turnaji. Čo sa týka turnaja, pokázalo mi to a zmapovalo všetkých závodníkov.
Walczę o miejsca w składzie, także mam jasno teraz, co się týka wszystkich zawodników. Akurat z czego jestem zadowolony z kontuzji trzech zawodników, Wozdziecki, Bigos a teraz w dzisiejszym meczu Mermer. A ja myślę, że na szczęście się wróci Wozdziecki. No uvidíme, čo dnešaj bude s Mermerom v špitalu, tak z toho som je zadovolený. Kto bude pierwszym brankářem? No ja myslím, že obaja brankári pokázali dobrú hru, svietnú formu, takže ešte máme dva tovarské mače a tři mače Puhára Polského, takže každý ešte bude broniť a ešte má 5 mač, takže ešte ujzíme do toho prvšieho maču v Sosnovcu.